Każdy wielki życiowy sukces to triumf wytrwałości. Od tego, czy potrafisz zdecydować czego pragniesz, zacząć to realizować, a następnie wytrwać w swoim postanowieniu wbrew wszystkim przeszkodom i trudnościom, aż osiągniesz swoje cele, zależy Twój sukces w życiu. Innym aspektem wytrwałości jest odwaga. Prawdopodobnie największym wyzwaniem, przed jakim staniesz w życiu, jest pokonanie strachu i rozwinięcie nawyku odwagi. Winston Churchill napisał kiedyś: Odwagę słusznie uważa się za najważniejszą z cnót, ponieważ od niej zależą wszystkie inne. Strach jest i zawsze był największym wrogiem ludzkości. Jak to ujął Franklin D. Roosevelt? Jedyną rzeczą, której powinniśmy się obawiać, jest sam strach. To emocje związane ze strachem, a nie rzeczywistość są tym, co powoduje obawy, stres i poczucie braku szczęścia. Kiedy uda ci się wypracować nawyk odwagi i niewzruszonej pewności siebie, otworzy się przed tobą zupełnie nowy świat możliwości. Pomyśl tylko, o czym ośmieliłbyś się marzyć, kim ośmieliłbyś się zostać lub robić, gdybyś niczego się nie bał. Na szczęście, nawyk odwagi można wypracować, podobnie jak każdą inną umiejętność potrzebną do odniesienia sukcesu. Musisz jednak zacząć pracować nad pokonaniem swoich obaw, a jednocześnie budować ten rodzaj odwagi i pewności siebie, które umożliwią ci bez strachu radzić sobie z nieuniknionymi wzlotami i upadkami w życiu. Legendarna amerykańska publicystka Anne Landers napisała ciekawe słowa. Gdyby zapytano mnie o najbardziej przydatną wskazówkę dla całej ludzkości, odpowiedziałabym, spodziewaj się, że prędzej czy później w Twoim życiu pojawią się problemy. Podnieś wtedy wysoko głowę, staw im czoła i powiedz, jestem od Was większy, nie możecie mnie pokonać. Właśnie takie nastawienie prowadzi do zwycięstwa. Aby pokonać strach, trzeba zacząć od przyjrzenia się czynnikom, które czynią nas podatnymi na odczuwanie strachu. Podstawową przyczyną strachu są doświadczenia z dzieciństwa. To zwykle krytyczne, a wręcz destruktywne uwagi jednego lub obu rodziców powodują, że odczuwamy dwa rodzaje strachu. Pierwszy to strach przed porażką, który sprawia, że powtarzamy sobie nie mogę, nie potrafię, nie mogę, nie potrafię. Nie mogę. Nie potrafię. Drugi to strach przed odrzuceniem, który powoduje, że myślimy w kategoriach muszę, muszę, muszę. Te obawy i lęki powodują, że zamartwiamy się, czy nie stracimy swoich pieniędzy, czasu i czy nasze zaangażowanie emocjonalne w związek jest słuszne. Czasami do tego stopnia stajemy się nadwrażliwi na opinie i ewentualne krytyczne uwagi innych, że boimy się zrobić cokolwiek, co mogłoby spotkać się z dezaprobatą. Nasze obawy często nas paraliżują i powstrzymują od podjęcia konstruktywnych działań w kierunku naszych marzeń i celów. Wahamy się, stajemy się niezdecydowani, zwlekamy, wymyślamy wymówki i znajdujemy powody do odkładania czegoś na potem. W rezultacie czujemy się sfrustrowani, złapani w podwójną pułapkę muszę, ale nie mogę, nie potrafię lub nie mogę, nie potrafię ale muszę. Strach może wynikać z nieświadomości. Jeśli dysponujemy ograniczonymi informacjami, możemy czuć napięcie i brak pewności co do wyników naszych działań. Niewiedza powoduje, że obawiamy się zmian, boimy się tego, co nieznane i próbujemy unikać tego, co nowe czy inne. Podobnie jest w odwrotnej sytuacji. Sama czynność gromadzenia informacji i doświadczeń w danej dziedzinie daje nam więcej odwagi i pewności siebie. Istnieją pewne dziedziny życia, które nie wzbudzają w tobie żadnych obaw, ponieważ opanowałeś je po mistrzowsku. Chodzi na przykład o kierowanie samochodem, jazdę na nartach, sprzedaż czy zarządzanie. Poczucie wiedzy i doświadczenia dają ci pewność, że jesteś w stanie poradzić sobie ze wszystkim, co się wydarzy. Nie masz żadnych obaw. Kolejnym czynnikiem wywołującym strach jest choroba lub zmęczenie. Kiedy jesteśmy zmęczeni, nie czujemy się dobrze lub gdy mamy słabą kondycję fizyczną, jesteśmy bardziej podatni na strach i wątpliwości niż gdy tryskamy zdrowiem, jesteśmy zadowoleni i pełni energii. Czasami możesz zupełnie zmienić swój stosunek do samego siebie i swojego potencjału dzięki dobrze przespanej nocy czy wybraniu się na wystarczająco długie wakacje w celu regeneracji sił umysłowych i psychicznych. Wypoczynek i odprężenie wzmacniają odwagę i poczucie pewności w takim samym stopniu, jak inne czynniki. No, to ważne spostrzeżenie. Wszyscy inteligentni ludzie czegoś się boją. Troska o przetrwanie na poziomie fizycznym, emocjonalnym i finansowym jest czymś naturalnym. Osoba odważna to nie osoba, która niczego się nie boi. Jak powiedział Mark Twain, odwaga to przeciwstawienie się strachowi, opanowanie strachu, a nie jego brak. Nie chodzi zatem o to, czy się boisz, czy nie. Wszyscy się boimy. Liczy się, jak sobie radzisz ze strachem. Ludzie odważni promują naprzód, pomimo strachu. A oto inna cenna lekcja. Kiedy staniesz twarzą w twarz ze swoimi obawami, ale pójdziesz w kierunku tego, czego się obawiasz, Twoje obawy zaczną się kurczyć, podczas gdy Twoje poczucie własnej wartości i poczucie pewności siebie zaczną rosnąć. Jeśli jednak unikasz tego, czego się obawiasz, Twój strach się nasila, aż zacznie kontrolować każdy aspekt Twojego życia. W miarę jak twoje obawy rosną, twoje poczucie własnej wartości, pewności siebie i szacunku dla samego siebie odpowiednio zanikają. Glenn Ford wspomniał kiedyś, jeśli nie zrobisz tego, czego się boisz, strach zacznie kontrolować twoje życie. Kiedy rozpoznasz już czynniki powodujące strach, usiądź i poświęć nieco czasu na zidentyfikowanie, zdefiniowanie i przeanalizowanie twoich osobistych obaw. U góry czystej kartki papieru napisz, czego się boję. Rozpocznij od zapisania wszystkich istotnych i mniej istotnych powodów wywołujących u Ciebie niepokój. Zacznij od najbardziej powszechnych obaw, jak strach przed porażką i poniesieniem straty oraz strach przed odrzuceniem i krytyką. Niektórzy ludzie zdominowani przez strach przed porażką poświęcają mnóstwo energii na usprawiedliwianie się lub ukrywanie swoich błędów. Nie potrafią poradzić sobie z perspektywą popełnienia błędu. Dla innych strach przed odrzuceniem jest tak dominujący i są tak wrażliwi na to, jak wyglądają w oczach innych, że nie potrafią podejmować żadnych niezależnych działań. Nie zrobią niczego, dopóki nie nabiorą absolutnej pewności, że znajdzie to uznanie w czyichś oczach.